Cześć, jestem Kasiulcia i witam Was bardzo serdecznie w odcinku z Kasa, gdzie będziemy tworzyć księżniczki Disneya we współczesnym świecie. Jeśli ten pomysł Wam się spodoba, to dajcie oczywiście znać na dole i będziemy zabierać się za kolejną księżniczkę. Na pierwszy rzut idzie Królewna Śnieżka. Także już możecie powoli zobaczyć jej etap tworzenia. Jeśli macie jakieś propozycje na następne księżniczki, to oczywiście piszcie na dole w komentarzach. Ta, która będzie miała najwięcej lajków, będzie po prostu następną w tej pseudoserii, miniserii, nie wiem, co to z tego będzie, no ale narzekaliście, że nie ma metamorfoz od dłuższego czasu i że może coś w te miejsce, więc pomyślałam, że może takie właśnie księżniczki Disneya we współczesnym świecie dajcie znać. Nie widziałam czegoś takiego na YouTubie, nie wiem, czy ktoś coś takiego tworzył tutaj w Simsach, więc mam nadzieję, że jestem pierwsza, no ale wiecie, jak coś, to mnie wyprowadźcie z błędu. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, mody oczywiście macie na dole, w podpiętym komentarzu albo w opisie, nie wiem, chyba w opisie się zmieszczą, tak mi się wydaje, bo dużo tego nie ma. Zastanawiałam się przez dłuższy czas, czy puścić Wam muzykę w tym czasie, czy może odpowiadanie na pytania, ale przed tym moim dwutygodniowym urlopem nagrałam sobie, słuchajcie, 1,5 godziny odpowiadanie na Wasze pytania. Serio, ledwo już gadałam, ale nagrałam wszystkie pytania, chciałam po prostu załatwić te, które zostawiliście pod filmem, pod którym macie zostawiać pytanie, link oczywiście w opisie. No i odpowiedziałam, słuchajcie, na wszystkie, więc stwierdziłam, że wytnę po prostu ten kawałek, ile mi tutaj będzie trzeba i Wam wstawię, więc żebyście się nie nudzili, lecimy z pytaniami. Warsz, słyszałaś o zamachu na koncercie Ariany? Tydzień temu ktoś o to zapytał, naprawdę? Ludzie, to już temat jest, słuchajcie, wałkowany od dłuższego czasu. No i oczywiście, to nie wiem, czy jest osoba, która o tym nie słyszała. Psy czy koty, YouTube czy Facebook? Co Ci podsunęła pomysł na założenie kanału? Wiesz, że z Tobą pisałam? Nie wiem, możliwe, że z tym napisałaś. Dziękuję za odpowiedzi. Proszę bardzo, pozdrawiam. Tati Mint, jaki jest Twój ulubiony kolor? Czy masz plany na przyszłość? Kawa czarna czy biała? Czarna zdecydowanie. Pozdrawiam. Olivia Held. Tak, Held. Ty, jakoś tak. Masz ochotę wrócić do Polski? Jasne, każdego dnia. Dlaczego założyłaś kanał i czy lubisz nagrywać? Słuchajcie. Dlaczego? Słuchajcie, nie mogę czasem pojąć Waszych pytań. Ostatnio ktoś napisał pod speedbuildem, nie tutaj w pytaniach, gdzie ja zawsze sprawdzam, czyli nie pod Q&A, a pod speedbuildem. Ktoś napisał, że jest jakimś, że jest to dziewczyna starsza, w podobnym wieku do mnie i na pewno zawyża mi średnią oglądających mój kanał. Bardzo Ci dziękuję zresztą. I ta osoba napisała, że po tych pytaniach ona widzi, jakie po prostu młode osoby mnie oglądają i jak te młode osoby zadają mi te pytania i czy mnie to nie denerwuje. I wiecie, czytanie tego i odpowiadanie na te pytania. No i słuchajcie szczerze, jak ktoś zadaje takie bezsensowne pytania, to nie wiem, czy śmiać, czy płakać. Jak ktoś mnie się pyta, czy lubisz nagrywać. Słuchaj, nagrywam na YouTube, tworzę kanał, każdego dnia to robię. Czy ty myślisz, że gdybym tego nie lubiła, to bym to robiła? Pomyśl, proszę Cię. Niektórzy ludzie, zanim zadacie pytanie, to pomyślcie. I oczywiście teraz pewnie pojawią się komentarze, że jestem chamska, bo nieraz już słyszałam takie komentarze, że ty to jesteś chamska do widzów, jak ty się odzywasz do nich i w ogóle. No słuchajcie, ja taka jestem. I tak na przykład, jeśli mnie subskrybujesz, to musisz to akceptować. I jeśli mnie oglądasz, jeśli nie akceptujesz tego, no to przecież ja nie zmuszam, żeby tu być i mnie oglądać. Absolutnie nikt nikogo nie zmuszałam. Zawsze mówię, jeśli Ci się podoba, to zostań, to subskrybuj. Jeśli Ci się podoba, zostaw łapkę, tak? Także kochani, jeśli Wam się nie podoba lub jeśli nie szanujecie tego, jaka ja jestem, a ja się nie zamierzam zmienić. Czyli jeśli ja mówię zawsze tak jakby z serca i tak jakbym powiedziała do Ciebie, czy Ciebie, czy tam Ciebie, gdybyśmy stali oko w oko, tak samo Ci powiem tutaj. Nie dlatego, że chcę, żebyś nie dał mi un suba, żebyś tutaj został, to ja będę milutka i powiem Ci, oj słuchaj, fajnie, pamiętam Cię, słuchaj, pisaliśmy wczoraj, chodź popiszemy, Twoje pytanie jest piękne, odpowiem Ci na nie, mimo że odpowiadam 500 tysięcy razy już wcześniej. Nie, tak nie będzie moja droga albo mój drogi, bo ja chcę tutaj zachować zdrowy rozsądek, także nie wiem, czy to w ogóle, co powiedziałam, wszystko miało sens, czy nie, no bo to tak na spontanie generalnie, bez przemyśleń, tak normalnie jakbym sobie to ułożyła w głowie, to pewnie bym powiedziała mądrzej, ale mam nadzieję, że każdy załapał, o co chodzi. Także ludzie, jeśli liczycie, że ja będę super miła i będziecie mnie traktować jak swojego pracownika, to nie ten adres. Dalej od Oliwii jeszcze jedno pytanie, może masz ochotę założyć kanał z vlogami? Jeśli nie, to dlaczego? Nie mam kamerki aktualnie nawet, w ogóle, także to by było niemożliwe, chyba że telefonem, ale to jest bez sensu, ale też z drugiej strony moje vlogi byłyby bardzo nieciekawe, nie wiem, czy ktoś by to oglądał, naprawdę, moje dni są totalnie nieciekawe.
Także no ja nie robię nic ciekawego, nie podróżuję, nie jadam w restauracjach, nie chodzę na zakupy, jakieś takie, wiecie, szaleństwa w galerii, milion butów, ciuchów i te sprawy. Ja idę, jak mi coś się porwie, coś mi się zepsuje, jak mi się skończy szampon, idę kupuję szampon, jak mi się skończy podkład, idę kupuję podkład. Wiecie, o co chodzi, nie? No, nie byłoby nic ciekawego, co mogłabym wam pokazać. Po prostu życie takie typowo, taka rutyna i takie nudne życie, ale ja je lubię, tak? Także tyle. Nixa 55. Czy malowałaś się do szkoły podstawówki, gimnazjum, liceum? Malowałam się od bardzo młodych lat i zawsze miałam za to ochrzan. Moi rodzice byli wzywani nieraz do pedagoga, do dyrektora i tak dalej. No i miałam straszny przypał w szkole. Od młodych lat, od podstawówki, od 4-5 klasy miałam zawsze przypał, jeśli chodzi o wygląd. Zawsze miałam opieprz za malowanie włosów, bo było to zakazane w mojej szkole. Tak samo makijaż, ja zawsze się malowałam, chociaż wiecie, ten makijaż na pewno był teraz i był wtedy inny niż jest teraz. Były to takie, wiecie, no takie nieciekawe te makijaże, no czarna kredka na linii wodnej i na górze obrysowane te oko, w związku z czym jest bardzo małe, jakiś sypki puder, błyszczyk, takie sprawy, rzęsy oczywiście. No i po prostu nauczyciele mnie za to, niektórzy oczywiście, bardzo nie lubili, o, ja że tak powiem. Nieraz byłam wypraszana z klasy, żebym poszła do łazienki i umyła twarz i tak dalej. Za włosy też dostawałam nieraz opieprz, że po prostu muszę je przefarbować na naturalny kolor, bo po prostu będę miała nieodpowiednie zachowanie. Zawsze zresztą miałam nieodpowiednie zachowanie, także no, moja wychowawczyni z mojej podstawówki, z gimnazjum, sorry, bo z podstawówki to nie, z gimnazjum, bo to w gimnazjum było takie bardzo widoczne. Jeszcze w podstawówce jakoś to tam przeszłam przez tą podstawówkę w miarę, ale w gimnazjum już miałam taką wychowawczynię, która bardzo o mnie walczyła, co też było fajne. Zawsze właśnie na tych zebraniach rady pedagogicznej walczyła o moje zachowanie, żeby chociaż tą, wiecie, tam chyba jest dostateczna ta trójka, nie, zachowanie, że tak powiem. Chociaż o to walczyła, choć nie zawsze jej wychodziło, no ale przynajmniej starała się, żebym nie miała żadnych zagrożeń i tak dalej, bo ja w szkole to bywam gościem często, więc no. Aha, dobra, nie będziemy o tym gadać. Dalej. Mam sposoby, piszę, czy nagrasz Star Stable? Raczej nie. Czy masz rodzeństwo, jaki masz telefon, czy masz tableta? Nie mam tableta. Jakiego masz laptopa? Chodzi mi o to, na jakim nagrywasz Simsy. Nie nagrywam na laptopie, a w moim kanale, informacjach o kanale masz dokładnie napisane, jaki mam komputer, co dokładnie w nim jest. Zrobisz jakiś challenge? No nie wiem, o co ci chodzi za bardzo. No mam challenge 7 grzechów głównych i tak dalej. Zrobisz swój pokój w Simsach? Nie zrobię. A teraz co wolisz? Kawa czy herbata? Szpilki, adidasy czy japonki? Adidasy zdecydowanie. Różowy czy biały? Mam nadzieję, że przeczytasz na odcinku. No przeczytałam. Pozdrawiam. Lady, czy chciałabyś mieć dom z ogrodem i basenem? A tak, jak tak, to co byś zrobiła w pierwszym dniu zamieszkania? Słuchaj, jasne, że bym chciała mieć z basenem i z ogrodem. Kurde, co bym zrobiła? Grilla. Bym zrobiła sobie, słuchajcie, grilla, kiełbachę z grilla, bułka, musztarda i ta kiełbasa i poszła sobie, kurde, do basenu popływać albo bym się walnęła na jakimś leżaczku. Taka sytuacja. Coś zimnego do picia. No i tak. Weronika, Werka, Wewe. Czy wolisz podstawówkę czy gimnazjum? Boże drogi. Kola czy Fanta? Lody czekoladowe czy lody pistacjowe? Bardzo lubię pistacjowe lody, ale czekoladowe też. Czekolada czy żelki? Chyba czekolada. Challenge 100 dzieci czy 7 grzechów głównych? Chyba 7 grzechów. Królik czy chomik? Królik, bo chomik strasznie wariuje w tym takim swoim, jak to się nazywa, tym kółku takim, wiecie o czym mowa. Matma czy polski? Snapchat czy Instagram? Czarny czy biały? Morze czy góry? Ja przeczytałam o góry. Czajcie? Myślałam, jakie o góry. Ale no. No dobra, to mamy efekt końcowy. Zobaczcie, tak wygląda pierwsza stylizacja, że tak ujmę. No i chciałam zachować te kolory. Przede wszystkim chciałam zachować właśnie kolory, jakie ma Śnieżka właśnie w swojej sukience. Także taką wersję jej stworzyłam. Tak możecie zauważyć, jak wygląda twarz. Dajcie koniecznie znać, czy podobna, czy niepodobna. Czy wam się podoba, czy wam się nie podoba. I stworzyłam, słuchajcie, to już poza nagraniem, bo to stworzyłam dokładnie teraz przed tym nagrywaniem. Drugi strój dla naszej Śnieżki, taki bardziej na co dzień. Mody postaram wam się wrzucić na dole z tego, jak uda mi się, jeszcze zdążę wyszukać z tego jednego stroju. No i słuchajcie, tak właśnie wygląda makijaż, mam taki sam, tutaj nic nie zmieniałam, tylko właśnie zmieniłam mi koszulkę i spodenki, żeby tak bardziej na co dzień tutaj wersja Śnieżki była. Następnie wizytowy to, tak jak już mogliście zauważyć, taka piękna, chabrowa sukienka i makijaż jest już delikatniejszy, nie ma tutaj czerwonych ust, a taki błyszczyk zwykły, delikatnie różowy lub cielisty. Sportowy i wszystkie stroje oczywiście są zachowane, właśnie te kolory. Dajcie też znać, czy wam się takie coś podoba, czy totalnie ubierać tak, jak mieliśmy ten drugi codzienny strój. Czyli totalnie inne kolory, tak po prostu jak zwykłego człowieka. Ale wydawało mi się, że to takie nawiązanie kolorystyczne będzie bardzo właśnie fajne, tak jak tutaj w imprezowym, oczywiście chabrowy i żółty. Także, no nie wiem, mi się wydaje, że tak jest lepiej, tak bardziej oddajemy tą postać. No i dodatkowo ten właśnie jeden strój, taki zupełnie z innej bajki, tutaj można zawrzeć. Ja
jak sądzicie, dawajcie swoje opinie na dole, zostawiajcie komentarze i tak dalej, piszcie mi jakieś wskazówki, ja chętnie wszystko wykorzystam w następnym odcinku, jeśli oczywiście ten Wam się spodoba. Także co, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, trzymajcie się ciepło i co, do następnego!